Także już witajcie, ja jestem WDJ, to jest kolejny materiał na moim kanale. A w dzisiejszym odcinku prawdziwa petarda, ponieważ odpalamy swojego drugiego pika z ikonów w tej FIFA, tym razem ikoną historii Prime, tak jest? Chyba tak. No po prostu Optimus 93+, zobaczycie co trafiłem. Oprócz tego przetestuję sobie tego zawodnika w meczu Food Champions, także zachęcam do stawienia łapeczki w górę. No bo jeżeli będzie ich dużo, to jeszcze postaram się zrobić kolejnego pika już niedługo. No i cóż, zapraszam was do oglądania, no i co? Lecimy! Drodzy widzowie, tak jak obiecywałem, dzisiaj odbierzemy sobie pika z ikoną. To nie jest żart, to nie jest żart, naprawdę się na to zdecydowałem. Głównie dzięki tej paczce wczorajszej, bo ten odcinek najprawdopodobniej pojawi się w sobotę. Wczorajszej tej paczki 20x85+, gdzie tu mam tyle duplikatów. Pamiętam, żeby zamienić Cancelo, spokojnie pamiętam, żeby tego Cancelo zamienić, no bo on u mnie gra w klubie. I ten ma statystyki i styl gry, a wiadomo, jestem Januszem i każde wydanie końca na styl gry to jest dla mnie ból serca. No ale tak się prezentują te duplikaty, a my przejdźmy sobie do przypalenia tego szrotu. No dobra, nie aż takiego szrotu, bo tymi kartami niektórymi z nich da się pograć. Mam to w zakładce ulubione, także pierwszy skład na ikonę w wersji 93+, Moments, leci. Ocena ogólna 90, zagranie 45, ja to oczywiście zrobiłem troszeczkę z nawiązką, oprócz oceny ogólnej, bo ocena ogólna jest tutaj na styk. Każdy z tych zawodników leci na przypałkę, bez żadnych sentymentów, no bo tak naprawdę nie ma kogo żałować, bo żaden z tych zawodników nie zagram ani spotkania, także cóż. Przepalamy. Drugi skład na ikonę będziemy teraz robili, to znaczy już ukończyłem go. No ale ten pierwszy, 91, ukończyliśmy bodajże przedwczoraj, albo no może i wczoraj, nie pamiętam kiedy to już robiliśmy. Tak się prezentuje ten oto zespół. Wiem, że to jest dosyć sporo zgrania, bo tutaj trzeba było tylko 50, ja zrobiłem aż 67. No ale myślę, że to nie powinien być taki duży problem, no bo to też jest również na styk oceny, a nie chciałbym się tego za bardzo zmieniać. Mógłbym tutaj teoretycznie dać jakąś inną 82, ale szczerze po co, mamy już wrzesień, chciałem powiedzieć sierpień, ale mamy niestety już wrzesień. Czas naprawdę szybko leci ostatnio i lecimy do ostatniego SBC ikonę, a potem otworzymy sobie samą ikonę. I pewnie się mnie zapytać, czemu nie otwieram od razu tych paczek. Otóż mam te duplikaty, niestety nie mogę ich teraz otworzyć, a te paczki trzymam sobie na inny dzień, kiedy to mam nadzieję, że uda mi się po prostu nagrać sam pack opening, że wiecie, bez meczy, bo to też jest coś, co was interesuje, bo teraz wiadomo, gameplay aż tak dobrze się nie przyjmuje. No a to sobie przepalamy i nie ma odwrotu. I przepalamy sobie ten oto zespół. Wiem, że o konsole jest w moim głównym klubie, w moim głównym zespole. No, ale mam jego duplikat, w związku z czym przypalamy historię ikon 93+, wyboru. Szczerze, nie chcę żadnej karty, innej karty niż Nazario. I może kiedy to powiedziałem, dostanę najprawdopodobniej trzech Brazylijczyków, no ale z tego co widziałem, ten pik za bardzo nie oddaje, naprawdę, ten pik za bardzo nie oddaje tutaj. No, ludzie go otwierają, marnują na to końsy, a my najprawdopodobniej zmarnujemy same duplikaty. No, nie chce mi się tego otwierać, naprawdę nie chce mi się tego otwierać, bo szczerze, kurde. Nie wiem, zrobiłbym to z zasłanianiem, bo wiem, że to się bardzo fajnie przyjmuje, ale nie umiem tego robić, nie umiem robić zasłaniania, poza tym nie dałoby rady, bo nie mam niestety Elgato, żeby przychwycić obraz. No ale dobra, to jest ten moment, nie bez przedłużenia, wiem, że trochę przedłużam, bo musi być watch time, wiecie, większy, to znaczy watch time, musi być odcinek trochę dłuższy. No i mówię, tego zawodnika postaram się testować w Food Champions, no bo mecze w Food Champions jeszcze nie grałem, także poszło, proszę bardzo. Jeden z trzech historii ikon 93+ do wyboru. O, ale słabo. No dobra, jest Brazylijczyk, dobra. Carlos Alberto, szkoda, że nie Cafu, bo Cafu jest o niebo lepszy od Carlosa Alberto. Ale nie będę na to narzekał, bo to będzie dobry foder, a może i nie. Nie wiem, bo już na prawie obronie mam jednego Brazylijczyka i właśnie to jest Cafu, tylko że w wersji 93. Carlos Alberto, no. Szczerze, nie wiem, czy to jest dobry traf, nie wiem, czy to jest dobry traf, ale ja wiem jedno, zrobiłem sobie jeszcze jedną rozgrzewkę do FUT23, no bo szczerze przydałoby się to zrobić. Ogólnie tego SBC bym nie robił, ale boję się, że tu je jakiś błąd popełniło, no i trzeba zrobić to SBC, bo nie ma sensownej grupy wyzwań, gdzie to można po prostu odblokować te wyzwania rozgrzewki FUT23, dlatego też po prostu sobie to otworzymy. Jako, że jest tutaj pick, player pick 84+, to myślę, że to będzie spoko, i zobaczymy co będzie w środku. Zobaczymy co będzie w środku. 1 z 4, 84+. No był plus, były 85, ale nie na to liczyliśmy. Także lecimy do meczu chyba i pokażemy jak ten składnik będzie się prezentował z Carlosem Alberto. My sobie wykupimy prawo gry w finałach. No i oczywiście Carlos Alberto będzie testowany, bo nie w tym roku ani razu jeszcze nie grałem, bo szczerze nie wiem czemu nawet. Chociaż wiecie co, może wpuszczę go ewentualnie na środek obrony w drugiej połowie, bo nie chcę ściągać Mbabu, bo Mbabu to jest na tyle fajna karta i poza tym daje zgranie dla
dla Crew A, który no, po prostu musi być na pełnym zgraniu. A teraz dajmy sobie tego Carlosa Alberta, gdzie mam masę kart w klubie jeszcze, które trzeba by było przepalić. No ale nie ma sensownego SBC, w którym mógłbym to zrobić, a poza tym nie jest mi się na siłę teraz już żadnych SBC robić. A ten jeden player pick dla was, dla widzów został zrobiony, Carlos Alberto. Nie wygląda źle ta karta, ale nie na wrzesień, zdecydowanie nie na wrzesień. I damy go sobie za Amaviego. Może wejdzie sobie, może nie, a ja szukam przeciwnika. A few moments later. No, oponent znaleziony w miarę szybko, myślałem, że to dłużej zajmie troszeczkę, bo teraz nie ma co grać, że ludzie za bardzo nie grają już w Food Champions. Oj, dobry zespół, to jest dobry zespół. Tak, nie lubię grać przeciwko temu Holandowi, że to jest hit, bo naprawdę to, co on robi, on jest szybki, silny, nawet zwinny. No, ale środek obrony, ten Rudiger to jest tak chora karta. Nie lubię grać przeciwko niemu i Militao. No, zobaczymy, ale Carlos Alberto może powstrzyma napastników mojego oponenta. Ale tam Neymar ładnie przyszedł przez obronę rywali. Neymar. Niestety brak uderzenia na bramkę, jeszcze tam próbował Cristiano Ronaldo. No ale nie wyszło, no standardowo to mówię, nie wyszło. A tam świetnie wypatrzony Cristiano Ronaldo, uderzenie, Neymar czy to dobije? Dobitka na 1-0, wow, naprawdę fajne uderzenie, to było Cristiano Ronaldo. Dosyć mocne i dzięki temu Courtois nie zdołał tej piłki sparować dobrze. No i Cristiano Ronaldo jest Cristiano Ronaldo, szkoda, że nie będzie asysty na jego koncie, no bo wiadomo, więcej do statystyk. Ale za to będzie miał teraz okazję. Zobaczmy, Cristiano Ronaldo. No, bawi się z tymi obrońcami rywala Cristiano Ronaldo i tego nie miał szans wyjąć Thibaut Courtois. Mamy 2-0. Wiecie co, to jest taki spokojny meczek, więc zaraz sobie chyba wprowadzę Carlos Alberto dla was, dla widzów, żeby go przetestować. Tylko nie wiem za kogo, bo obronę mam tak obsadzoną, że nie ma... Za kontuzjowanego Neymara. O, to jest dobry pomysł. Chociaż zobaczcie, może to będzie bez cięcia. Kylian Mbappé, to jest bramka na 3-0, ale przeciwnik dzisiaj nie walczy, chciałem powiedzieć. No niestety nie. No ale my przejdziemy sobie do kolejnego meczu, chyba że tak jest, to jest rage, przejdziemy sobie do kolejnego spotkania. No i tam mam nadzieję, że Carlos Alberto już sobie zadebiutuje. I kolejny nasz rywal w dzisiejszym odcinku był tak to, o, gramy z Polakiem i ma również Cristiano Ronaldo 99. Składzik dobry, składzik naprawdę bardzo solidny, tylko pytanie, kim on będzie grał na środku pola. Tak naprawdę ma, no, Bernardo Silva, który może tam zagrać, ale reszta? Stricto ofensywni zawodnicy. No, zobaczymy, czy to się opłaci mojemu rywalowi. A, i Michael miał już... Myślałem, że to wyjmie. Nie udało się niestety. No, przeciwnik teraz walczy i zdecydowanie jest lepszy od poprzedniego, ale nie aż tak dobry jak ja, bo ja jestem, wiecie... aspirujący progracz, oczywiście z humorkiem to przyjmujcie. No bo czasami mówię jak potłuczony, tak jak w tym przypadku, mam nadzieję, że gra będzie lepsza niż to, co ja wymawiam. A teraz Cristiano Ronaldo, zobaczymy co zrobi. No, La Crua, musisz go pokonać. O nie, niedobrze, 2-0. 2-0, tak szybko objęte prowadzenie przez Edena Hazarda, dwie bramki zdobyte. Pobudka, panowie, pobudka. Piękna piłka, prostopadła do CR7. CR7, zobaczymy. Na zielonym to musiała być bramka i to jest gol z fałsza. Bardzo fajnie, że on ma tą cechę, właśnie uderza fałszem i dzięki temu właśnie teraz zdobył brameczkę, no bo gdyby nie to, to mogło być ciężko. Neymar z dystansu. Neymar! Bardzo dobre uderzenie, ale Thibaut Courtois lepszy w tym pojedynku. Chyba ma Thibaut Courtois na bramce, nie jestem pewien. Zobaczymy wrzuteczka. Na Ronaldo, Ronaldo zamknie to, nikt nie tego nie zamknął, aż Kylian Mbappé w polu karnym rywala. Kylian Mbappé, atomowe uderzenie, przyłamało ręce bramkarza i mamy 2-2. Neymar tam ładnie wypatrzony, Cristiano Ronaldo, to będzie lobik, czy to wejdzie? Weszło, nie TV, ale weszło. Taki są, po raz kolejny słuchaj, żarciki, zaraz, nie wiem co dzisiaj mnie się te żarciki trzymają. Ale zobaczymy, jeszcze mamy jedną okazję, uwaga Cristiano, ale niestety fatalne podanie. Ale tam dziura poszła pomiędzy moimi obrońcami, kurde, 46 minuta. Wynik remisowy, 3-3, może się udać zdobyć bramkę z kick-offa. Zobaczymy, no najprawdopodobniej za mało czasu, no za mało czasu troszeczkę na to, żeby zdobyć tą brameczkę. Więc co, Carlos Alberto myślę, że sobie zadebiutuje w tym spotkaniu, wyrównane spotkanie tego by the way. Ale zadebiutuje sobie myślę, że za Mbabu. Chociaż może zrobimy taki mek, że La Crua sobie tutaj, nie wiem czy tak kombinować, bo to jest dosyć ważne spotkanie, ale Carlos Alberto po prostu chce, żeby zagrał w tym spotkaniu. Ale tam przeszedł mnie normalnie, kurde, jak nie wiem co. Di Natale, nie wiem, z kick-off liża, nie potrafię tego bronić. No zobaczcie, on potrafi mi odebrać piłkę, ja mu nie potrafię, tak się nie robi. Ajajaj, ten Di Natale jest naprawdę mocną kartą.
Ciężko mi jest go zatrzymać i mamy to niestety 5 do 3. No i Marek tego nie skończy, to nie wiem, mamy to 5 do 4, no. Co to jest za spotkanie? 9 goli w jednym meczu, a to jeszcze nie jest koniec. Mam nadzieję, że to nie jest koniec. Oczywiście, że tylko ja będę strzelał, to jest moja nadzieja. Neymar przed szansą zdobycia brameczki. Neymar. Neymar! I to jest bramka na 5 do 5. No, to jest mecz Brazylijczyka zdecydowanie. Tak jak większość zresztą w ostatnim czasie, no bo Neymar to jest naprawdę man of the match według mnie. Większej ilości spotkań, które rozgrywam, nie Cristiano Ronaldo, a Neymar właśnie mi się tam niesamowicie gra, a Cristiano Ronaldo po prostu ma kończyć akcję. Nie, dobrze. Niedobrze, Cristiano Ronaldo. Bramka na 6 do 5, no zakręcił mną, to znaczy zakręcił, no tam wywiódł mnie w manatki. I trzeba zrobić tutaj jedną taktykę. Ofensywny, czyli najbardziej mój ofensywny styl gry, no bo co mam do stracenia, no musimy to zrobić. Może się uda z kogo widzieć, a jeszcze Neymar. Neymar, zrób to dla drużyny. Neymar, zrób to dla nas. Dla całego naszego zespołu. Neymar! Uderzenie! I mamy gola z Kikowicza. Wreszcie wykorzystałem ten głupi glitch na swoją korzyść. Gareth Bale czy Cordoba? Gareth jest na razie na prowadzeniu w tym pojedynku sprinterskim. To jest bramka na 6, na 7 do 6. Co to jest za mecz? Co to za chore spotkanie? Ja nie wiem naprawdę skąd to spotkanie się urwało, ale musimy to zatrzymać teraz i mamy na szczęście prowadzenie do końca pierwszej połowy dogrywki. Ale jest ciężko. Mamy rzut karny, tak troszeczkę z pupy, że tak powiem. Aha, dobra. Dobra, mamy to, mamy zwycięstwo. Gol i asysta Cristiano Ronaldo. Aha, to nie z mojego zespołu. 2 gole i asysta Cristiano Ronaldo, 3 gole i 2 asysty Neymara. No, niesamowity jest to zawodnik. No i na dzisiaj to było tyle, naprawdę to było tak wyczerpujące psychicznie, że ciężko mi się pozbierać po tym, bo przeciwnik uruchomił jakąś ultra taktykę ofensywną, potem musiałem troszeczkę pograć na czas. No i cóż, na dzisiaj to było tyle, mam nadzieję, że odcinek się spodobał, zostawcie opieczkę w górę. Do zobaczenia wkrótce, jeśli na razie oczywiście strzeleczka. Trzymajcie się!